Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Leszna i goście, którzy przybyliście na te najważniejsze święta do naszego miasta, bardzo serdecznie Was pozdrawiam tym wielkanocnym zawołaniem. Jestem bardzo szczęśliwy, że w te święta najpiękniejsze mogę choć przez kilka chwil być gościem w Waszych domach, uczestniczyć w Waszym przeżywaniu radości ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego te święta są najważniejsze? Mówi nam o tym liturgia święta, mówi też nasza polska pieśń wielkanocna. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Uczniom swoim przyniósł radość, nam również przynosi tę radość. Chrystus zwycięzca, Chrystus pokonujący zło, śmierć, szatana, który jest sprawcą wszelkiego zła. Dlatego nasza radość, bo my w tym uczestniczymy. I święta te są świętami nadziei. Skoro Chrystus pokonał zło, dokonał tego zwycięstwa, to przecież my w tym uczestniczymy, bo On powiedział, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Kto wierzy we mnie, ze mną żył będzie. I właśnie tę radość zwycięstwa i nadziei przeżywamy. I chciałbym wszystkim Wam, drodzy Państwo, drodzy bracia i siostry, życzyć tego przeżycia zwycięstwa Chrystusa i umocnienia naszej nadziei, bo czasami nadzieja w nas słabnie. Poddajemy się temu wszystkiemu, co na zewnątrz, co nas często bombarduje, tym, co złe, tym, co beznadziejne. Właśnie jesteśmy powołani do zwyciężania zła, jeżeli zaufamy Chrystusowi. I choćby zło było bardzo krzykliwe, bardzo natarczywe, to ono nie ma ostatniego głosu, bo ostatni głos, ostatnie słowo należy do Chrystusa, który jest prawdą, który jest dobrem, który pokonuje wszelkie zło. Uczestniczmy więc w zwycięstwie Chrystusa, a On będzie źródłem naszego pokoju i naszej radości. I tego pokoju i tej radości z całego serca wszystkim życzę i raz jeszcze dziękuję za pozwolenie zagoszczenia na tych kilka chwil w Waszych domach. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.